Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jest to wydział łączący kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi oraz praktyką. Wydział powołany został w 1991 roku uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej. Wydział Organizacji i Zarządzania kształci studentów na kierunkach: europeistyka, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. W skład Wydziału Organizacji i Zarządzania wchodzi kilka jednostek: Katedra Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyką, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Katedra Systemu Zarządzania i Innowacji, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, do którego zalicza się Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, Zakład Nauk Humanistycznych, Zakład Ekonomii. Warto studiować w naszym wydziale, bo to jest wydział, który uczy praktycznego podejścia do konkretnych problemów, uczy racjonalnego myślenia. To wydział, który ma wspaniałych studentów i świetnych wykładowców. To wydział, który jest najlepszy w Łodzi. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania działa wiele kół naukowych oraz organizacji, dzięki czemu studenci mają szansę uczestniczyć w życiu wydziału. Ofertę wydziału wzbogacają liczne studia podyplomowe oraz kursy dokształcające. Enactus. Działalność tej organizacji związana jest z tworzeniem i realizowaniem projektów dotyczących problemów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Głównymi zadaniami Koła Naukowego Zarządzania Produkcją i Konsultingu jest rozwijanie i popularyzowanie dziedzin naukowych związanych z logistyką, zarządzaniem oraz produkcją. Koło naukowe Ludzie, Biznes, Technologie jest to grupa przedsiębiorczych studentów, którzy pragną osiągnąć więcej i czują niedosyt wiedzy oraz umiejętności menedżerskich. Koło naukowe Zarządzanie Sportem zajmuje się organizacją oraz zarządzaniem w sporcie i dziedzinach go dotyczących. Oj, to jest super!